Cześć Boże, moi drodzy. Cześć. Kręcimy film o drugiej w nocy, nie więcej, jesteśmy tutaj w Rydze. Mieliśmy nocować dzisiaj i być na adoracji Świętego Sakramentu, modlić się... Adoracja 24 godziny. Ale jak przyszliśmy do kaplicy, to się okazało, że kaplica jest zamknięta. Tak, nie wiemy dlaczego. Tego nie wiemy, ale wiemy jedno, że gdzieś jesteśmy na ulicy. Tak, bo w ogóle potem poszliśmy na dworzec centralny. Okazało się, że tam nie ma poczekalni, wszystko jest zamykane o 12 w nocy. Przekierowano nas na dworzec autobusowy, a się okazało, że tam jest ta sama sytuacja. Sytuacja jest zamknięta i jesteśmy w tym momencie... Mało nas nie potrącały tramwaje, bo już byliśmy średnio kontaktujący i raz Jarek wszedł pod tramwaj, prawie raz Michał. Ale jednocześnie Karolina była czujna i Pan Bóg nad nami czuwał. I powiem Wam jedną rzecz. Moglibyśmy kupić sobie tutaj hostel. Bo mamy swoje karty płatnicze. Mogliśmy za nie kupić i kupić ten hostel. Ale oferujemy to, bo mieliśmy w ogóle być na tej adoracji, żeby modlić się o pokój na Litwie, Łotwie, Estonii. Fakt, że nie będziemy na Estonii. Myślimy sobie z Karolinią, że sam może sobie wykupimy następnym razem bilet lotniczy. Jak Pan Bóg da, znajdziemy sobie jakąś tanią linię i sobie tam polecimy. Ale w ogóle modlimy się o pokój. Oferujemy ten trud za te Państwa i też za Wasze intencje. A w ogóle chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni, bo będąc tutaj sobie, Karunia sobie leżała tutaj na moich kolanach, sobie rozważaliśmy te wszystkie rzeczy i rozważyliśmy sobie, rzecz biorąc, to, że jesteśmy wdzięczni za wszystkie spotkania ludzi, które spotkaliśmy w drodze. Bardzo dużo ludzi spotkaliśmy. I Pan Bóg pokazuje nam dobro, które nam uczynił. Największe dobro tej podróży, tak w mojej ocenie, to były spotkania z ludźmi. I za to trzeba być Panu, jesteśmy Ci, Jezu, bardzo mocno wdzięczni. Jesteśmy Ci, Maryjo, za to bardzo wdzięczni. Nie wiem, nie znamy tych błogosławieństw Was, które poprzez to pielgrzymowanie spłynęły na Was, czy spłynęły na nas. Bóg to wie. My jesteśmy za nie wdzięczni, jesteśmy Bogu wdzięczni. A dlaczego jesteśmy wdzięczni? Bo ludzie, z którymi rozmawialiśmy, często zupełnie w innym stanie kończyli te spotkania, mieli więcej, byli poruszeni, wzruszeni, też różnie, czasami zezłoszczeni, bo powiedzieliśmy im też prawdę, słowa prawdy. Prawdę Wam liczą, którą może... Może mi się wstać, może było w tym... Może nam zabrakło mówienia więcej o miłości. Ale myślę, że też człowiek złości się, kiedy się mówi prawdę. Tak, ja myślę, że jak Święty Jan pisze, że Boże, mniej więcej to jest takie słowa, ja to zacytuję, bo mam to w swoim Biblii i zacytuję, na czym polega miłość Boża. A ja Wam powiem w międzyczasie, że też podjechała tutaj do nas policja. No i panowie pytają, co my tutaj robimy. Mówimy, że to jest podróż na opatrzności i że właśnie dziś już nam się skończyły pieniądze, czekamy. Jutro mamy lot, bo kupiliśmy lot parę dni temu, wracamy stąd samolotem. No i panowie tak myślą, gdzie my tu możemy spać. No i mówią, że tylko w miejscu dla bezdomnych, no ale jakby zgodnie z nami stwierdzili, że to nie jest bezpieczne dla nas. Że nawet bezpiecznie jest tutaj. Nie jest to niezgodne z prawem tutaj spać, więc to Wam pokażę. To jesteśmy w ogóle na przystanku autobusowym, w samym centrum miasta, przy stacji kolejowej, stacji autobusowej, które niestety właśnie nie mają swoich poczekalni. Jest Jarek, który tam sobie pod piworkiem śpi właśnie. Trochę jak bezdomny. No jak bezdomny, no nie trochę. Jak bezdomny śpi. Bo dzisiaj jesteśmy bezdomni. Ale jesteśmy z Panem Bogiem. Jesteśmy w domu Ojca cały czas. Teraz znalazłem. Potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdyż miłujemy Boga i wypełniamy Jego przekazania. A bowiem miłość względem Boga polega na spełnieniu Jego przekazań, a przekazania Jego nie są ciężkie. Czyli jeśli wypełniamy Boże przekazania, mamy miłość do Boga i Bóg ma miłość do... Znaczy Bóg ma zawsze do nas miłość, ale miłość względem Boga polega na spełnieniu Jego przekazań. Czyli jeśli my kochamy Boga, tylko Go kochamy wtedy, kiedy wypełniamy Jego przekazania. I też przekazania Jego nie są ciężkie. Więc miejmy świadomość tego, że tak jak napominaliśmy braci, to tylko po to, żeby w ich sercach była miłość do Boga. I nie możemy ratować ich przed potępieniem. Nie możemy stawić sobie człowieka w miejsce Pana Boga, bo Bóg nas stworzył i podtrzymuje nas w istnieniu. I my mamy wskazywać na Boga, być Mu wierni. My mamy zachowywać Jego przekazania i mówić innym, żeby zachowywali Jego przekazania. Jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nie zachowuje Jego przekazań, jest po prostu kłamcą. Tak. To mówi Słowo Boże. Jednocześnie tak, mówi Słowo te Boże. Osoby
bardzo, bardzo dobry osób, bardzo dużo dostaliśmy dobra od osób, dlatego mówimy, że największym darem tej podróży byli właśnie ludzie, bo raz, że Pan Bóg ich poruszał, niektórzy zezłoszczeni też właśnie oni nas obdarzali dobrem, kupowali nam jedzenie, księża nam dali pieniądze w podróży, jeden, drugi ksiądz, rodzice naszych przyjaciół nas przyjmowali w domu, też nam się dwa razy zdarzyło spotkać naszych przyjaciół i znajomych nieoczekiwanie gdzieś tam na Podlasiu, na jakiejś drodze daleko, daleko, kilkaset kilometrów od Warszawy. To są takie niesamowite, no niesamowite małe spotkania z tej podróży i takie Boże cukierki, Boże prezenty. A Michał dalej szuka, tropiciel Słowa Bożego. Cóż tam tropisz, tropicielu? A, chciałem wam powiedzieć jeszcze takie fajne słowo, tutaj już będę już to kończył. Miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Jeśli w naszym sercu jest miłość, a Bóg jest miłością, to znaczy, że jesteśmy pełni Boga. Tego wam życzę. Michał uwielbia życzyć i pouczać. Ja jestem grzesznikiem, który wie, że bez obecności Boga w moim sercu nie jestem w stanie kochać. A grzech jest zabijaniem nas miłości pochodzącej od Boga. Więc chronimy się od grzechu, bo zapłatą za grzech jest śmierć. A jedynym tym, który nas ratuje od grzechu, jest Jezus Chrystus. Nasz Bóg, nasz Pan i nasz Zbawiciel. Wiecie, ile razy mówili Michałowi w tej podróży: ty to powinieneś być księdzem. Mówisz jak ksiądz. Mówi jak ksiądz, prawda? To jest nasz kaznodzieja tutaj. No, no dobrze. Trzymajcie się, bez Bogu dobrego. Pa, pa, pa. Cześć.